Hej, hej, siemaneczko, z wami Hellboy i dzisiaj pojedziemy na mapie Berlin pojazdem M53x55, czyli Art 9 poziomu amerykańska. Dzisiaj taki nietypowy materiał, bo czasami robi misję na obiekta 279, na Ebole. No i po prostu jestem zmuszony czasem grać Artą, bo ja to robię solo, nie robię żadnych tam ustawek, nic takiego, po prostu próbuję to zrobić sam, tak jak zrobiłem to na obiekta 260. Tak, o bitwie. Dlaczego ta bitwa? Ja chcę pokazać w tej bitwie, bo tak mi się wydarzyło, że po prostu w kolejny raz się przekonałem, że Arta ma naprawdę wielki wpływ na bitwę, tym bardziej jeżeli jest 3 Arty. To jest naprawdę nie mogę nawet tego określić, no po prostu jak trzy arty zaczynają się fokusować z tym przygotowaniem, że jeszcze jest bat na magazynku, to jest bardzo ciężko. Pokazuję tą bitwę, żeby jeszcze raz pokazać, że Arta naprawdę robi, no dużo robi w grze. Tym bardziej jak jeszcze pestka leci, to jest masakra. Dobra, tutaj oddaję już pierwszy strzał. Trafiłem w lodówkę. Na pewno nie ogłuszyłem Conquerora. Już pierwszy damage jest. Tak samo jeszcze chcę zwrócić uwagę na bitwy rankingowe, w których też co bitwa jest 3 arty. 3 arty. I ja w ogóle uważam, że trzeba wywalić te arty. Tak samo jak teraz wiecie, że nie będzie można grać na Eboli czy na Chieftainie w bitwach rankingowych i tak samo po prostu Artę po prostu wykluczyć albo zrobić, nie wiem, maksymalnie jedną Artę na team. Dobra, tu dalej sobie ładuję, patrząc na minimapę, widzicie, czwóreczka była gdzieś, tu jeszcze lodówka jest, celuję i czekam. Easy gaming po prostu, w jednej ręce telefon, w drugiej jeszcze coś i po prostu sobie siedzisz i pykasz. Jest lodóweczka. 338. Nice. No i ładujemy kolejnych 30 parę sekund. Generalnie zaraz chcę pokazać dwa szoty, które zrobiłem. I po prostu kolejny raz się przekonałem, że Arta po prostu, no nie może być tak. No nie może być. Pomimo tego, że robi potężny damage, to jeszcze te ogłoszenia, to jest już po prostu za dużo. Już nieraz wspominałem o tym trybie, proponowałem zrobić tryb tylko i wyłącznie dla Arty i EBR-u. Kolejny shot 450, easy gaming, naprawdę. Zrobić osobny tryb i niech się naparzają, EBR-y kontra Arta, czy jakoś tam, nie wiem jak. I niech sobie tam jeżdżą, latają i co tylko. Dobra, kolejny shot oddany, ładujemy 30 parę sekund, no i dalej pilnujemy. Tutaj wybieram Conquerora, tak, bo robi mi misję akurat na ogłuszanie. Wolniejszy pojazd, wiadomo o co chodzi. Pesteczka, 320. Nic prostszego. I ładujemy dalej. 20 parę sekund. Zaraz będzie właśnie pierwszy z tych shotów, po którym ja po prostu... Było mi szkoda tego kolegi, który na standardzie coś próbuje zrobić, tak? Gdzieś tam, kurna, no coś kupina chce zrobić. A tutaj taki arciarz wysyła klocek w niebo, który później spada jemu po prostu na łeb. Zobaczcie. Shot leci i... 1066. Wyobraźcie sobie odczucie tego gościa, który kurna grał na tym standardzie. Arta przełamuje bitwę. W którymś momencie, właśnie po takich shotach. Ładuję dalej. Widzimy na minimapce, gdzie była lodówka. Właśnie skupiam się na niej. Jest lodóweczka, 3, 2, 1, shot. Patrzymy, co się wydarzy. Jeb, 1036. Dwa shoty po ponad 1000 damage'a. Nie może tak być. Po prostu ja uważam, że to nie jest normalne. Oni muszą z tym coś zrobić. Wiem, że oni to olewają, bo oni mają ważniejsze sprawy.
wycofać z randomu, nie wiem, tam maksymalnie jedną artę, tak samo na bitwach rankingowych, maksymalnie jedną. Wiem, że są arciarze i ludzie lubią tym grać, nie grają, ale po jednej, a nie dalej, a nie, że kurna po trzy cię naparza. Dobra, tu się kończy bitwa, oczywiście jest wygrana. Jak się podobało i też uważasz, że arta jest zbyt OP, klep like, udostępniam ten filmik. No i tyle, chłopaki. I jeszcze jedna rzecz. Nie grajcie na arcie. A, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Zmieńcie misję, żeby, kurna, apel, żeby zmienili misję, żeby nie trzeba było grać na arcie. A nie na obiekta 260, a nie na ebole. Po prostu inaczej. Żeby zrobili alternatywę. Albo przykładowo ogłoszenia, albo nie wiem, tam zrób 15 tysięcy damage'u. Tylko nie na arcie, jakimś innym pojazdem. Żeby mogłem wybrać. No nie chcę grać na arcie. Dobra, chłopaki, jak się podobało, lajkujcie, piszcie komentarz, co wy o tym sądzicie. No i na razie do następnego filmiku. Hej, hej.